Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was już w kolejnym odcinku z Brawl Stars. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Bibi, bo udało mi się wbić tego brawlera na 20 rank. Jeszcze wcześniej go oczywiście nie miałem, miałem go maksymalnie na 17 ranku i wbiłem go na Siege'u na 20 rank właśnie z randomami. Generalnie troszkę sobie jeszcze wcześniej porozmawiamy. Zmienił się Siege, trwa on teraz 2,5 minuty i niektóre Siege kończą się przy pierwszym robocie, więc można próbować pograć, bo są to naprawdę czasem łatwe pucharki. Oczywiście też system naliczania pucharków w przypadku Siege'a zmienił się. Nie mamy już plus 10, mamy tylko i wyłącznie plus 5. No i teraz kolejna rzecz, jeśli chodzi o nowy system pucharkowy. Od 300 tam chyba do 399, czy tam nawet do 400 mamy minus 3. Dobra, powiem tak. Od 0 do 100 jest minus 1, od 100 tam do 200 jest minus 2, od 300 do 400 jest minus 3, od 400 do 500 jest minus 4. Nie wiem, czy jak jest 400, czy to już jest minus 4, czy tam musi być 399, ale wiecie, o co mi chodzi. No i od 500 do... i później od 500 już jest minus 5. Zmienił się ten cały system. Nie wiem, jak jest na solo, ale w tym momencie trójki bardziej opłaca się grać. Oczywiście zachęcam was do grania trójek. I tak, no i to tyle, co chciałem powiedzieć, bo dużo osób chyba też pisało o tym. Dużo też pisało osób o starpońcach, że nie ma tych starpońców, ale zapewne już to naprawili, no i to macie. Zmieniło się tło, zmieniła się muzyka, jest teraz lepsza muzyka, to chyba w tym momencie słyszycie w tle. A w tym momencie przejdziemy do replayów właśnie z Bibi. Trafiłem sobie fajny team, no i wygraliśmy. Tutaj pozdrawiam Polaka, z którym graliśmy, którym ja grałem, wylosowało mi go The Polish Beer. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeszcze gdzieś tutaj był Mateziak w przeciwnym teamie. Ale dobra, nie chcę mi się teraz tego szukać. Dobra, 3 ostatnie gierki, powiem wam tak. Grałem nie za dobrze, zapewne dużo osób spyta, jak grać kurde Bibi, jak grać Bibi. No, jedną najważniejszą zasadą jest nie dawać się zabić. I to w każdym przypadku. Bibi ma fajne to, bo ma odrzut, czyli to pierwsze uderzenie. Jest to jakby odrzut, gdy mamy ten żółty pasek. Oczywiście tak, tutaj ja starałem się przeważnie trzymać lewą stronę. Jeśli chodzi o Bibi, jeśli ma ktoś na Star Powerze, no to fajnie jest omijać właśnie uderzenia przeciwników, bo jest ta Bibi szybsza, więc łatwo gdzieś podjechać pod jakiegoś Dynamajka czy coś. Nawet jest fajna walka z Bullem, bo pomimo, że Bull to jest tank, to i tak możemy go po prostu odepchać. No i tutaj właśnie w tym momencie gdzieś tutaj zawsze wbijałem na tego Siege'a pod tą armatkę i tutaj właśnie już padł. No i rzucałem tak tą gumę, żeby ona się odbijała od tych wszystkich ścian. I to była moja jedna z walk właśnie z tymi osobami. Naprawdę oni też świetnie zagrali, czyli wnioskując, z randomami można pograć, jeśli trafimy na dobry team, w szczególności gdy jesteśmy już coraz wyżej, to idzie trafić kurczę na fajnych gości, dość w miarę ogarniętych. No i teraz poleciałem na prawą stronę, tutaj miałem nitę, więc ja sobie mogę zebrać, troszkę ją wypycham bardziej. No i tutaj jest też Bibi, tu chyba przegram tą walkę, nie, wygrałem, bo wyrzuciłem właśnie bańkę. Powiem tak, nie sądziłem, że wbiję 20 rank z randomami, nie sądziłem, bo nie czułem się do końca pewnie tą postacią, tak, ale no na szczęście udało się i w sumie nawet pod koniec mi się już bardzo fajnie grało z racji tego, że ona ma naprawdę bardzo ten fajny star power, że po prostu ta Bibi to biega po tej mapie i no można omijać właśnie te uderzenia od przeciwnika. To jest znowu kolejny sobie podjazd pod nity. Ja oczywiście trzymam swoją prawą stronę, zawsze staram się trzymać na przykład na Siege'u swoją stronę, żeby gdzieś tam nie wybiegać, nie biegać w kupie, no bo to jest no naprawdę bardzo duży błąd. I to jest znowu ta nita, no nie miała w ogóle podejścia do mnie w tym momencie. Tak jakby ją bardzo mocno kontrowałem, chociaż nita jest kurczę, no silnym brawlerem jest. Na Siege'a też się opłaca nią grać, no i tutaj niestety troszkę pod robota, tutaj nie podniosłem tej śrubki, ale tu wiadomo, 17 śrubek, 17 level, no to już wiadomo jak to może się skończyć. Chociaż nie wiem, czy tutaj się skończyło w pierwszym robocie, bo tutaj niestety nie było Franka. Ja tutaj po lewej stronie próbowałem obijać i właśnie wyrzuciłem tą bańkę. Źle ją troszkę wyrzuciłem, ale teraz Frank tutaj wbił. No i dokończył. Frank, kurczę, ten Barley, powiem wam, że no, że team mi się udał. Team mi się no naprawdę udał i to mega. Dobra, tutaj była walka już o 20 rank. Tu w ogóle zepsułem. Tu w ogóle zepsułem w momencie, gdy podjeżdżałem pod armatę, bo wbiłem się pod Franka, ulta się wbiłem. Tutaj przeciwnicy, no to jest Frank, Jesse i Penny. Penny mocna. Jest na Siege'a, w szczególności gdy to Jesse ma Star Powera, no to już w ogóle miazga. Tutaj mi wyszedł ten ult, bardzo świetnie. Kurczę, strasznie, w ogóle teraz ta animacja Bibi, jak ona biega, no to już jest coś, kurczę, pięknego. Naprawdę mi się to podoba. I tutaj tak, tutaj Frank walczy z Frankiem, ten Barley troszkę chyba nam przysnął, ale generalnie Barley grał bardzo dobrze, bo... Chodzi o to, że gdy podjeżdżamy pod armatkę, to właśnie żeby była Bibi. To znaczy, żeby był Barley, bo on tutaj zadaje wtedy no, dość duży damage. No i zobaczcie sobie, i w tym momencie właśnie skończył. I tak mi się właśnie udało wbić ten 20 rank, dostałem Star Pointsy. A właśnie, bo jeszcze było pytanie, za co się dostaje Star Pointsy. Za 10 rank mamy 100 Star Pointsów, za 15 rank 200, bodajże za 15 rank mamy 200 Star Pointsów, a za 20 rank dostajemy 300 Star Pointsów. To nawet na mojej społeczności wrzuciłem właśnie screenshotach, wbiłem Bibi, no i tam na dole było pokazane, że dostałem 300 Star Pointsów. Mam na razie 16200. Czy będę w ogóle coś kupować? Czy będę kupować te nowe skiny? Nie wiem, bo wydaje mi się, że wlecą za niedługo lepsze skiny. Ale zobaczymy, kurczę, chociaż ten Knight Mega Crow, no to jest jeszcze fajny. Dobra, musimy dobić do 10 minut. Musimy dobić, słuchajcie, bo to jest standard u mnie. Więc zagramy sobie Crowem na Siege'u. Tak jest, zagramy sobie Crowem na Siege'u. Zobaczymy, jak nam ten Siege wyjdzie teraz z randomami. Chociaż tu jest Bull Pam. Wlosowało nam, kurczę, Dika jakiegoś, ale dobra. My postaramy się coś tutaj pograć, okej. Oczywiście Crow mega szybki. Dobra, był jakiś Karol w ogóle jest. A to już nie ma Karola. No i dobra, tutaj już przewaga w środku. Ten PG Chemik jakoś nawet dobrze gra. Dobra, odskoczyłem sobie, bo podniosłem śrubkę. Tego Bulla jakbyśmy zatrzymali. Chociaż teraz Bull wyląduje na respie i to może być problem, kurczę, no. Dobra. Dobra. No i teraz Bull niestety stanął w środku. Chociaż jeszcze. Dobra, 56%. A mogłem jeszcze zostać na chwilę, ale 28%, więc jest ok. Teraz może zmienię stronę, chociaż nie chcę walczyć na tego Gina. 10 HP. Wow, dobił mnie, kurde. Myślałem, że ucieknę. Dobra, ale musimy wygrać walkę na śrubki i po prostu koniec Siege'a jest. Tak to mniej więcej wygląda, bo tu jednak 19%. No ten Siege się zmienił, kurczę. Ten Siege się naprawdę zmienił. To mocno. To trzeba przyznać mu, że się zmienił. Dobra, tej śrubki nawet nie muszę podnosić, bo to jest 6. level. W tym momencie robota, więc będzie podjazd. Dobra. Czy on się wyłoży jeszcze? Tak jest, zdążył się wyłożyć. Dobra, tutaj nie trafił. No i mamy w tym momencie wina. Może zagramy sobie jeszcze jednego meczyka. Zobaczymy, 450. Spróbujmy zagrać, może... A, zobaczcie. No i czasem można trafić fajnych randomów, którzy chcą dalej grać. Jeśli chodzi o te niskie ranki, to wiemy, że czasem się trafia randomów, którymi się nie chce grać. I to jest niestety prawda, ale na ponad 400 to już to wygląda wszystko lepiej. No i teraz może być ciężko. Z racji tego, że tam jest, kurczę, dynia tam była. Może być problem zaraz, ale dobra. No i jeszcze Leon, oczywiście Leon. No i mnie tutaj bardzo mocno zjechał. Ajaj, no nie mam w ogóle podjazdu teraz w tym momencie. Chociaż ten chemik dobrze gra, kurczę, dobrze gra. Okej. Po jednej śrubce, jeśli będzie remis, to będzie kiepsko. Dobra, nie ma remisu, na szczęście. Aj. Spróbuję zaraz kogoś zatrzymać. Skoczę tam na tego. Już tutaj podjeżdża. Dobra. Ten się tu wyłożył. Karta Penny się wyłożyła, więc jest dobrze. 60%. Dobra. Teraz powinno się udać. Czy mogę trzymać? A nie, kurde. A, nie uciekłem, nie udało się uciec. To będzie trudna walka, bo jednak, kurczę, Leon czy tam Dynia są dobrymi brawlerami na Siege'a. Nie mam w ogóle podjazdu do niego i on teraz padnie. Padnie? Dobra, padł. No i oni mają teraz 5. level. No niestety, kurczę. Chyba przegraliśmy. Ojejku. Dobra. Siódmy. Ojejku, dobra. Ale jeśli by teraz Leon wyleciał na niewidce, to mamy problem już. On ma chyba niewidkę, tak mi się wydaje. Ojejku, ale zagrałem teraz jak mógł trochę. No, oczywiste to było, że kurczę, że Leon wleci i dobije to. No tak teraz właśnie wygląda ten Siege. To tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Bibi 20 rank wbity. Yeah, udało się. Naprawdę się, kurczę, cieszę, bo zdobyłem te ostatnie star pointsy, które mogłem sobie zdobyć tam za te ranki. No i co? No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, pozdro wariaty. Hejka, miłego weekendu. Nie wiem, kiedy to wrzucam, ale miłego weekendu życzę wam wszystkim. Cześć.